Rok 1618. 23 maja 1618 roku protestanci czescy idący w manifestacji przedostali się na zamek hradczański. Zażądali wyjaśnień od namiestników cesarza, dlaczego uwięziono w Pradze protestantów. Gdy nie otrzymali oczekiwanych wyjaśnień, wyrzucili przez okna dwóch najbardziej znienawidzonych namiestników katolickich. Rozpoczęła się wojna 30-letnia. Październik 1618 roku. Tymczasem na wschodzie trwa wyprawa królewicza Władysława Wazy na Moskwę. Czyli ostatnia duża kampania wojny polsko-rosyjskiej, która trwała już 9 lat. Najwięcej trwogi w Rosji siały oddziały lisowczyków. Lekkiej jazdy Rzeczypospolitej oddziały bez żołdu czerpały zyski z grabieży. Wracając do wojny na południu, ruszyła lawina podziałów politycznych, w tym na obóz katolicki i protestancki. Król Zygmunt III Waza i Sejm musieli zająć polityczne stanowisko. Król opowiedział się po stronie katolickich Habsburgów. Szlachta polska nie ufała Habsburgom. Konflikt króla z Sejmem w sprawie Austrii i poparcia dla cesarza miał też ważne podłoże psychologiczne. Ponad 10 lat wcześniej zakończył się rokosz Zebrzydowskiego, bunt szlachty przeciwko królowi. Zygmuntem III w jego decyzji pomocy cesarzowi kierowała gorliwość katolika. Rzeczpospolita nadal uwikłana była w wojnę z Moskwą, którą grabili okrutni lisowczycy. Walczyła też ze Szwecją. Zakończenie wojny z Rosją i Szwecją pomogło Zygmuntowi w interwencji na południu. Rozejm kończący wojnę z Rosją spowodował, że oddziały lisowczyków powracające do kraju stanowiły poważne zagrożenie dla Rzeczypospolitej. Te nieokiełznane oddziały czerpiące zyski z grabieży trzeba było szybko zagospodarować, zanim dotrą do kraju i zaczną rabować i palić miasta Rzeczypospolitej. Do Polski przybywa biskup wrocławski, arcyksiąże Karol Habsburg. Udał się na dwór warszawski szukać poparcia. Cichcem bez zgody Sejmu król i królewicz Władysław Waza godzi się na zaciąg w Polsce 5000 lisowczyków przez Austriaków. W maju 1619 roku wieści te szybko dotarły do rozłożonych pod Kownem lisowczyków. Chorągwie czerwono-czarne ruszyły na południe. Łamiąc ustalenia z senatorami, austriackie zaciągi w Polsce przeprowadzono w wielkiej tajemnicy. Król chciał też, by zaciąg był finansowany ze szkatuły jego, królewicza Władysława i zainteresowanych magnatów, a nie ze skarbu Rzeczypospolitej. Kandydat do madziarskiej korony, kalwinista książę siedmiogrodzki Gabor Bethlen, następca Gabriela Batorego, rozpoczął marsz w stronę Słowacji i Koszyc. Powstanie protestanckie rozlało się na Morawy. Gabor Bethlen ruszył na Wiedeń i rozpoczął jego oblężenie. Król Polski musiał się zdecydować na działanie, wbrew zdaniu Żółkiewskiego, sugerującego wyrzynanie zbuntowanych rodzin na Słowacji, nawet żon i dzieci. Nakazał lisowczykom marsz na wojska Bethlena w celu przebicia się i połączenia z siłami cesarskimi w Wiedniu. Lisowczycy szli pod wodzą swojego obieralnego pułkownika Walentego Rogaskiego, pod Adamem Lipskim i magnatem węgierskim Homanajem. Pod Humiennem 22 listopada 1619 roku natrafili na wojska madziarskie młodego Jerzego Rakoczego. Wiemy, że bitwa pod Humiennem trwała 2 dni. Niestety informacje o niej są skąpe. Prawdopodobnie lisowczycy wykorzystali taktykę tatarską pozorowanej ucieczki, pozwalając Węgrom zaatakować pozostawione tabory. Gdy rozpoczęła się grabież taborów przez Węgrów, lisowczycy zawrócili i zaatakowali.
Na polu bitwy zginęło od 3 do 5 tysięcy węgierskiej piechoty. Rozpoczął się łupieszczy rajd po Słowacji. Spalili oni przedmieścia Koszyc i grabili wschodnią Słowację. Jednakże ich zwycięstwa pod Humiennym i łupieszcze rajdy przyczyniły się dość nieoczekiwanie do odwrócenia kart historii. Lisowczycy nawet nie domyślali się, że wpłynęli na bieg historii, bowiem książę Bethlen na wieść o wyprawie i zwycięstwie Lisowczyków i grabieży wschodniej Słowacji zwinął oblężenie Wiednia i cofnął się do Bratysławy. Część historyków zachodnich nie docenia wagi dywersji Lisowczyków. Sądzą, że przyczyną zaniechania oblężenia Wiednia przez Bethlena była epidemia i głód. Część Lisowczyków wróciła do kraju, pozostali przeszli na żołd cesarza Ferdynanda II Habsburga. 7 maja 1621 roku cesarz wypłacił zaległy żołd i zwolnił od służby uciążliwych z powodu grabieży Lisowczyków. Przez kolejne 200 lat, aż do czasów wojen napoleońskich, w Królestwie Niemieckim matki straszyły swe dzieci polskimi Lisowczykami.